Zespół Piśni i Tańca Lubin im. Wandy Kamerowej w swoje 75. urodziny z Towarzyszeniem Kapeli Reprezentacyjnej Zespołu. Szanowni Państwo, na dzisiejszej scenie pojawiło się prawie 700 tancerzy. Tak wielką ilość artystów obsługuje na co dzień i wspiera niewielka liczba pracowników. Pragniemy ich teraz Państwu zaprezentować. Zapraszamy na scenę pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej. Oczywiście pani prezes stowarzyszenia Jadwiga Kowalska. 7 kadencji w zarządzie, 3 kadencje prezes stowarzyszenia, społeczny korepetytor z matematyki i fizyki dla naszych tancerzy. Mamy też kierowców, panowie Czesław Pawelczyk i Michał Sikora, który jednocześnie gra na kontrabasie. Panie specjalistki do spraw gospodarczych, Bożena Fryc i Ewa Koczkodaj. Jest z nami konserwator, pan Wiesław Borowiecki. Kierownik administracyjny, muzyk, akompaniator, pan Andrzej Kopyciński. Tysiące kostiumów, butów, korali, wianków, wszystkich dodatków. Proszę Państwa, to ogarnia pracownia krawiecka i kostiumernia. Szefowa pracowni, pani Irmina Jakubczyk. I pani Joanna Maruszak. Beata Suwała. Małgorzata Pisarska. I Jewgenia Maznica. Tysiące złotówek, euro, tysiące faktur, czyli finanse, główny księgowy, pan Marcin Oszust. Wspierają go dwie panie z księgowości i kadr, pani Joanna Wilk i Joanna Tarłowska. I nasz wspaniały sekretariat, pani Iwona Sielewicz. Proszę Państwa, pragnę przedstawić i podziękować. Pani Jadwiga Krawczyk, ponad 60 lat w zespole, prowadzi dokumentację historii działalności artystycznej zespołu, liczy kilkadziesiąt tomów kroniki zespołowej i od wielu lat dyrektor organizacyjny międzynarodowych spotkań folklorystycznych. Na co dzień z grupami pracują akompaniatorzy. Wymienię na razie tylko dwóch. Są to panowie Dariusz Kruszyński i Janusz Hamera. Grają w kapelu. Mamy też instruktorów wokalnych. Pani Marzena Więckowska-Zawada i pani Dorota Kukawska. Instruktorzy muzyczni, nauka gry na dzwonkach chromatycznych i fletach. Krzysztof Kwiatuszewski, pierwszy skrzypek zespołu, prowadzi również archiwum muzyczne. Pani Marzena Więckowska-Zawada, przygotowanie także gry na dzwonkach orawskich. I pani Magdalena Mackiewicz, także specjalista nasz do spraw promocji. Najlepszą mamą dla dzieci 5- i 6-letnich, które przybywają do naszego zespołu i po raz pierwszy się z nim spotykają, jest ich zespołowa mama, pani... Państwo wiecie, Małgorzata Kamera. Tak, dziękuję bardzo. I proszę Państwa, choreografowie. Pani Anna Miedwiecka, tancerka pierwszej reprezentacji, prowadzi grupy dziecięce i przygotowała na dzisiejszy koncert filmy. Pani Karolina Madejczyk prowadzi pierwszą reprezentację i grupy dziecięce.
pan Ernest Szymański, pierwsza reprezentacja i grupy młodzieżowe, zastępca dyrektora. Pani Monika Pacek, druga reprezentacja grupy młodzieżowo-dziecięco. Zdradzę, że razem zaczynałyśmy naszą karierę w zespole. Proszę Państwa, żadne piękne dźwięki by nie popłynęły, gdyby nie oprawa muzyczna, nad którą zawsze dba, o którą zawsze dba kierownik muzyczny Włodzimierz Kukawski. Mój wspaniały kolega, instruktor wokalny, muzyk, konferansjer, prowadzi także korespondencję zagraniczną, Tomasz Misztal. Państwo wiecie, kto pozostał. Reżyser dzisiejszego koncertu, a jednocześnie dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej, pani Bożena Baranowska. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wytrwałość. Wiemy, że koncert jest długi, ale naprawdę 700 osób pokazać dla 900 osób publiczności to i przekazać cały nasz dorobek artystyczny naprawdę nie da się w ciągu godziny czy dwóch, które zazwyczaj nasze koncerty całoroczne trwają. A to jest podsumowanie wszystkich 75 lat. Chcieliśmy pokazać wszystkich artystów, którzy mogli przyjechać, mogli być z nami, muzyków, tancerzy, przyjaciół. Czeka nas jeszcze wielki finał krakowski, na który zapraszamy, a mamy nadzieję, że to, co się dzisiaj wydarzyło, to, co Państwo widzieliście, usłyszeliście, zobaczyli, na długie lata pozostanie nie tylko w Waszej pamięci, ale także w Waszych sercach, czego Wam życzymy. Dziękujemy. Dziękujemy. Na razie to...